Dzień dobry, witam z Gorzowa. Jak Gorzów, to żużel. Jak żużel, to Stal Gorzów. Dzisiaj z wizytą na stadionie imienia Edwarda Jancarza. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Marek Grzyb, prezes klubu Stal Gorzów. Witam serdecznie, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaraz na początek. Jak to było? Poznaniak z Częstochowy na żużlowej robocie w Gorzowie. Zgadza się? No wszystko się zgadza. Tak jak powiedziałem, z nurtem Warty coraz bardziej intensywnie w stronę zachodu. No z Częstochowy, faktycznie urodziłem się w Częstochowie. Życie zawodowe prowadzę w Poznaniu, mieszkam w Puszczykowie, też nad Wartą. No i oczywiście w kwestiach zawodowych, czyli tych typowo żużlowych, jako prezes Stali Gorzów, no piastuję stanowisko w Gorzowie. Rozumiem, że jak z Częstochowy, to kibic żużlowy od najmłodszych lat, czy to później dopiero przyszło, bo za sterami klubu żużlowego stanął pan w roku 2019. No muszę się przyznać, że tak naprawdę z żużlem miałem niewiele wspólnego. Tak? Mój tato oczywiście był fanem, oglądał wielokrotnie rywalizację jeszcze z tych starych naszych wyśmienitych zawodników, Jancarzy, Plechów, prawda, wszystkich, którzy wpisywali się nie tylko w historię Stali Gorzów, ale ja na meczu żużlowym po raz pierwszy pojawiłem się w roku 2017 jako sponsor tytularny Stali Gorzów. Nigdy wcześniej nie miałem okazji być na żadnym meczu żużlowym i notabene było to dość duże zaskoczenie dla środowiska żużlowego, jak to się stało, że człowiek, który nigdy nie był na meczu żużlowym, który nawet bym powiedział nie rozumiał, na czym polegał punkt bonusowy, który zawodnicy dostawali, bo pytałem się, pamiętam, na pierwszym meczu na trybunach, o co chodzi z tym plus jeden. No i notabene tak się sytuacja potoczyła, że no, pierwsza moja wizyta w Gorzowie to właśnie ten sponsor tytularny. Jeszcze porozmawiamy o tym podłożu, dlaczego pan chwycił za ster w Gorzowie, ale teraz chciałem popytać o te bieżące sprawy, to co kibica szczególnie w okresie zimowym interesuje. Długo trwały, może trochę się przedłużały, rozmowy kontraktowe z Mateuszem Bartkowiakiem. Teraz już po czasie może pan troszeczkę tego rąbka tajemnicy uchylić. No jak wszyscy wiemy, Mateusz w roku 2021 został wypożyczony do GKM-u Grudziądz, prawda? W związku z tym, że mieliśmy większą formację juniorską w tamtym okresie, bo mieliśmy również Wiktora Jasińskiego, Kamila Nowackiego. Podjęliśmy taką decyzję, stawiamy na tamtych zawodników. No Mateusz oczywiście z ogromnym talentem, ale trapiony trochę różnymi kontuzjami we wcześniejszych sezonach, no stwierdził, że może to jest dla niego dobra droga, żeby zrobić jakiś krok wstecz. Na początku rozmawialiśmy o tym, żeby poszedł do pierwszej ligi jako zawodnik, prawda, wypożyczony. Jednak Mateusz dostał ofertę z GKM-u Grudziądz i po takiej konsultacji z zarządem stwierdziliśmy, że wybieramy taką drogę. No tam w tym GKM-ie widać, że poczuł się na tyle komfortowo, że w tym GKM-ie, no myślę, że jakąś ważną rolę odegrał, przynajmniej dla GKM-u, bo GKM przecież nie spadł i to jest chyba najważniejsze w tej całej opowieści. No i jak to zazwyczaj bywa, jak ktoś zmienia środowisko i czuje się w nim całkiem nieźle, to prawdopodobnie w tym GKM-ie chciał zostać. No my w międzyczasie zarządem postanowiliśmy pójść na łowy tak zwane. Zaczęliśmy rozmowy wtedy z Bartkiem Kowalskim. Wiedzieliśmy o tym, że będziemy mieć od czerwca Oskara Palucha. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nasza formacja juniorska nie jest taka dobra na sezon 2022 i chcieliśmy maksymalnie ją wzmocnić, no bo cele, jakie sobie wysoko stawialiśmy, szczególnie w tym roku, kiedy jest 75-lecie klubu. No i okazało się, że Mateusz no, czuje się w tym GKM-ie wyśmienicie i prawdopodobnie z niego nie będzie chciał wrócić. Czyli plan był, że przychodzi Bartek Kowalski, Mateusz zostaje w Grudziądzu? Nie do końca. Chcieliśmy przede wszystkim mieć formację juniorską mocną, szczególnie, że trapieni kontuzjami w sezonie 2021. Widzieliśmy o tym, że nawet wśród seniorów czy juniorów, bo nie zapominajmy, że w tamtym sezonie zarówno i Kamil Nowacki miał kontuzję, jak i również Wiktor Jasiński złamał obojczy. Chcieliśmy być przygotowani na 75-lecie klubu, żeby zabezpieczyć, jak to się mówi, każdą pozycję na tyle optymalnie, żeby walczyć o najwyższe cele w sezonie 2022. No i to niestety pewien psikus zrządzenie losu. Wrocław wkroczył do gry, jak wszyscy dobrze wiemy. Tutaj Bartek Kowalski
nie mówiąc oczywiście nikomu całej prawdy, rozmawiał z 4 klubami naraz, gdzie nas zapewnił również, że będzie w naszym klubie jeździł. Taka trochę saga Bartka Kowalskiego się wydarzyła. No i w międzyczasie okazało się, że Mateusz dobrze się czuje w GKM-ie, więc zarząd musiał tutaj jakieś kroki podjąć, jeżeli chodzi o rozmowę. No i finalnie, tak jak wszyscy wiemy, skończyło się porozumieniem z Mateuszem Bartkowiakiem, który poprowadzi parę juniorską w sezonie 2022 w Staligorze. A propos transferu niedoszłego Bartka Kowalskiego, bo pamięta pan, zamieszanie zrobiło zdjęcie, na którym ukazał się Bartek w koszulce Stali, jak to w końcu bluzie. Było? Bluzie nawet bluzie. Tej klubowej. Jak to było w rzeczywistości? Pan go ubrał trochę więcej. Myślę, że każdy zdroworozsądkowy wie o tym, że no, nie robi się takich pokazów. To nie wiem, to tak jakbym pojechał do Verstappena, do Formuły 1 i założył mu na chwilę bluzę Formuły 1, na przykład do teamu Ferrari. Tak? No, takich rzeczy się generalnie nie robi. Zawodnicy zdają sobie z tego sprawę, prawda, że to są pewnego rodzaju gesty. No, gesty, które świadczą o tym, z jakim klubem chce być związanym. No, za to no, niestety no, pewnego rodzaju problem z juniorami na rynku powoduje to, że ci juniorzy są przede wszystkim kuszeni ogromnymi pieniędzmi i prawdopodobnie w przypadku Wrocławia właśnie taka propozycja pojawiła się na samym końcu, bo Wrocław zrozumiał jedną rzecz, że bez tej pary juniorskiej, prawda, po odejściu Liszki może mieć w tej formacji pewien problem, prawda? No i to taka stara zasada żużlowa, no, osłabiając konkurenta, wzmacniam siebie, więc tutaj prezes Andrzej Rusko wkroczył do gry. No i gdzieś na finalnym rozdaniu tej karty można powiedzieć, że Bartek skorzystał z tej oferty. A panie prezesie, tak po ludzku, bardziej pan ma jakiś taki może troszeczkę niedosyt, nie powiem żal, może to złe słowo, do zawodnika czy bardziej do klubu z Wrocławia? Czy to jest jednak prawo rynku, tak to wygląda w polskim żużlu? Nie mam żadnych pretensji do klubu, do Sparty Wrocław. Zachowała się jak każdy inny klub, kiedy walczy o zawodnika. Jedyne pretensje mogę mieć do otoczenia zawodnika i do samego młodego zawodnika. Bo proszę nie zapominać o najważniejszej rzeczy, że kiedy zawodnik składa na przykład deklarację w okolicach sierpnia, prawda, bo tak mniej więcej wiele klubów rozmawia z różnymi zawodnikami, to taki klub, który dostaje zapewnienie i zarząd takiego klubu przestaje szukać na rynku transferowym zastępcy takiego zawodnika. Jeżeli potwierdzamy sobie to wielokrotnie, jeżeli składamy sobie wspólne deklaracje, jeżeli warunki finansowe są dogadane, a czekamy tak naprawdę do oficjalnego otwarcia okienka transferowego, to wtedy wystrychnięcie na dudka właśnie takiego klubu powoduje to, no, że taki klub nie ma za bardzo w pewnym momencie dużego manewru, tak? No, ponieważ tych zawodników, o których się walczy się już dużo wcześniej, zarówno i o seniorów, i, prawda, i o juniorów, jeżeli chodzi o transfery z innych klubów. No i wtedy można powiedzieć, że jeżeli dochodzimy do takiego etapu, takiego mety, prawda, no to bardzo ciężko jest znaleźć innego zawodnika. W naszym przypadku udało się, prawda, porozumieć z Oskarem Churuszem i z jego teamem, żeby ten transfer, prawda, z Gniezna nastąpił do Stali. I można powiedzieć, że jakoś na tyle, co było optymalnie, zabezpieczyliśmy, prawda, tą formację. A inne opcje jeszcze wchodziły w grę? Gdzieś tam pojawiało się nazwisko Kacpra Pludry, nawet Jakuba Miśkowiaka, ale czy to prawda? Znaczy, no, jeżeli chodzi o tutaj zawodnika, jeżeli chodzi o Pludrę, to takie pytanie ja zadałem Piotrowi Rusieckiemu, ponieważ jesteśmy jako prezesi w bardzo dobrych relacjach i wiadomo było o tym, że Stal potrzebuje takiego zawodnika. Piotr złożył mi propozycję. Powiedzmy sobie szczerze, optymalną do sytuacji na rynku. Za to chyba my nie byliśmy aż tak bardzo zdeterminowani, żeby o takich pieniądzach rozmawiać. I akurat stwierdziliśmy, że spróbujemy jednak domówić się z Mateuszem Bartkowiakiem jako wychowankiem, bo kibice wolą mimo wszystko, prawda, kiedy wychowankowie jeżdżą w klubie. No i tutaj wiedząc o tym, że Oskar Churysz, prawda, ze startu Gniezno będzie ten transfer w pewien sposób już pewny, prawda, do zrealizowania, stwierdziliśmy, że w taką formację juniorską pojedziemy i nie będziemy na siłę, prawda, walczyć o jakiś, prawda, juniorów z innych klubów. No i zakończyliśmy tą sagę, przede wszystkim juniorską w Staligorzu, właśnie dogadaniem się z Mateuszem Bartkowiakiem. Panie prezesie, nową twarzą w drużynie będzie Patrick Hansen. Nie wierzę, gdyby mi pan powiedział, że rozmawialiście po sezonie. Ten chłopak musiał być z panem dogadany, że tak powiem, już w trakcie sezonu, bo nawet awans drużyny z Ostrowa nie zmienił jego
jego decyzji o pozostaniu w Ostrowie? Znaczy, ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że ja oczywiście za wiele nie mogę mówić, tak, bo to niestety jest tak skonstruowany regulamin PG Ekstraligi, za to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wszystkie kluby rozmawiają dużo wcześniej. Myślę, że trzeba byłoby to zmienić przede wszystkim, żeby nie było pewnego bata nad prezesami, zawodnikami, kiedy wszyscy ze sobą i tak rozmawiają, bo to są takie kolorowe rozmowy od wielu lat, prawda? Wydaje mi się, że ten zapis jest trochę śmieszny. Oczywiście tak, no, każdy zdaje sobie z tego sprawę, że z każdym zawodnikiem, jeżeli klub dokonuje jakiegoś transferu, rozmawia się dużo wcześniej. Tutaj oczywiście z Patrykiem cieszę się, że akurat ten zawodnik zgodził się na przejście do Staligorzów. Przede wszystkim też z jednego powodu, że on sam powiedział, że to jest jego ostatni sezon, przy tym dynamicznym wzroście jego dyspozycji, prawda, na torze, prawda, to co pokazywał w ostatnich latach, prawda, szczególnie to co pokazał w Ostrowie jako zawodnik, prawda, do 24 lat, który no, według mnie był jednym z bardziej ciekawych zawodników na rynku, jeżeli chodzi o zawodników, prawda, w pierwszej lidze. No, domówiliśmy warunki kontraktu i nie ukrywam, że z dużym zadowoleniem przyjąłem tą decyzję Patryka, że zmieni barwy. Patryk jeszcze wtedy chyba nie do końca był przekonany, czy Ostrów awansuje, więc taki został troszeczkę postawiony w podczasku. Tak? No, wiedział o tym, że chce jechać w klubie ekstraligowym. Tak? No, chciał pokazać się z najlepszej strony, ma bardzo duże, wysokie ambicje. Po drugie, no, z całym szacunkiem oczywiście do kibiców z Ostrowa, no, niestety takie rzeczy się dzieją. Tak? No, ja co roku przeżywam sagę Bartka z Mazlika, gdzie niektóre kluby dzwonią, prawda, i stawiają mi wysokie poprzeczki. No, taki niestety jest żurze. Tu nikt nikomu nie robi na złość. Tu jedyne, co można powiedzieć, że każdy walczy o swoje, tak? I każdy prezes, prawda, no niestety ma to do siebie. A jeżeli chodzi o Patryka, to wydaje mi się, że dobrze jako kolega, nawet Andersa Thompsona, dobrze, że pokaże się, prawda, w Gorzowie, bo Duńczycy uwielbiają Gorzów, tak? Wiemy o tym, jak wartościowym zawodnikiem przez lata był Niels Christian Iversen, prawda, jak wiele punktów, prawda, zdobył dla Gorzowa. Wiemy o tym, jak rozwinął skrzydła Anders Thompson w Gorzowie. Uważam, że dla Patryka to też jest bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie, że przyjdzie do Gorzowa. No i tak jak powiedziałem, no, z jednej strony rozumiem też Patryka, ale sytuacja, w którym nie został w Ostrowie, dla niego była na pewno dość bolesna. Tak? Patryk. Pan to widzi od środka. I jak to wpływa na zawodników miejscowych? Na przykład Wiktor Jasiński, który też w tej kategorii U24 będzie rywalizował o miejsce w składzie. Czy to takiemu wychowankowi troszeczkę podcina skrzydła, gdy przychodzi z zewnątrz? Wiadomo, że to jest celowy ruch władz klubu. No, trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje na rynku. Tak? Widać o tym, że kluby zaczynają być coraz bardziej mocne i zdeterminowane, jeżeli chodzi o zdobywanie najwyższych celów. Wystarczy popatrzeć na Lublin, który zbroi się z roku na rok, prawda, i stawia coraz wyższą poprzeczkę. To jest właśnie ta pułapka, w którą wpadł Falubas. To nie to, że Falubas był taki słaby i dlatego spadł, tylko dlatego, że inni zaczęli być tacy mocni na rynku. Tak? Już nie myślę tylko, prawda, czy o Stali, czy o Lublinie, czy nawet o Wrocławiu. Nie nadążył Falubas. Tak. Falubas przespał ten moment, ponieważ Stal miała dokładnie taką samą sytuację w 2019 roku, kiedy wydawało się Stali, no na przykład Włókniarz również, prawda, który stawia wysoką poprzeczkę, no w tym roku Apator Toruń, tak? No niestety, jeżeli zarząd prześpi rok czy dwa, prawda, pewnych ruchów transferowych, to później znajduje się w takiej sytuacji, że przy braku dość dużej ilości zawodników, którzy są w stanie, prawda, rywalizować na torze z tymi najlepszymi, albo przy braku mocnej formacji juniorskiej, którą ma dzisiaj, prawda, Włókniarz Częstochowa. Jeżeli zarząd prześpi taki ruch, to później okazuje się, że pewnym staje się po czasku i nikt nie zakładał na przykład, że Falubas spadnie, a jednak, tak jak powiedziałem, no, taki ruch w Stali nam się udało, bo my zakręciliśmy na zakręcie w roku 2019, prawda, po barażach z Ostrowem. No tutaj niestety liga robi się coraz mocniejsza i konkurenci stawiają coraz wyżej poprzeczkę. Jeżeli kto, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś straci na chwilę orientację, co się dzieje na rynku, to myślę, że to jest największy właśnie wtedy problem. Wspomniał pan o rozmowach z Bartkiem, z Marzlikiem. To jak przychodzi ten czas rozmów kontraktowych, to do białej koszuli pan zakłada najlepszy krawat, nerwosan i siadacie do rozmów. One są bardzo trudne, czy one są tylko trudne? Znaczy, przede wszystkim to są rozmowy bardzo wymagające. Nie zapominajmy, że Bartek posiada w Staligorzu najwyższy kontrakt finansowy w Ekstralidze. Tak? Dzisiaj nie ma żadnego zawodnika, który jest w stanie się zmierzyć z pieniędzmi z Bartkiem, z Marzlikiem. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć o tym, że pomimo jest to również wymagające dla klubu, dla zarządu, żeby taki kontrakt obsługiwać, przede wszystkim to jest też wartość, która pokazuje samego zawodnika w samym sobie. Bartek z Marzlik jest najlepiej punktującym zawodnikiem Ekstraligi. To też świadczy
czy pomimo tego, że nie zdobył w tym roku, prawda, czy w zeszłym roku tytułu Mistrza Świata, to nie znaczy, że od tego tytułu był daleko. Tak? No, pamiętamy, w których biegach rozstrzygnęła się sytuacja z Artiomem Łagutą. I to jest na pewno zawodnik, którego warto mieć w swoich szykach. A to, że to są kontrakty wymagające, no niestety, no, tak świadczy o tym popyt z podażą. Prawda? Cieszymy się, że w ramach wsparcia naszych kibiców, naszych sponsorów jesteśmy w stanie ten kontrakt obsługiwać, bo na pewno nie jest to proste, tak? Z punktu widzenia też takiego moralnego podejścia, prawda, do decyzji, które trzeba robić, bo nie zapominajmy o tym, że pomimo tego, że kochamy wszyscy Bartka Zmarzlika jako naszego wychowanka, to to jest bardzo duże zaangażowanie właśnie pracy, żeby taki kontrakt można było obsłużyć finansowo. Gdy pan słyszy zimą głosy, że Motor Lublin chce Bartka Zmarzlika, inny klub chce Bartka Zmarzlika, pan to bierze poważnie? Pan znaczy zawsze każdą ze stresem, z obawą? Znaczy zawsze taką każdą sytuację trzeba brać rzeczywiście poważnie, za to trzeba przede wszystkim brać pod uwagę to, co sam zawodnik myśli. Ponieważ zawodnicy przyzwyczajają się do pewnego środowiska. Tak? To nie jest takie wcale proste dla zawodnika zmienić pewnego rodzaju otoczenie. No, wiadomo, że pewne aspekty finansowe mogą odgrywać rolę, tak jak w przypadku Emilia Sajfudinowa, który poszedł do Torunia w tym roku, albo Patryka Dudka w sytuacji, kiedy to spadł, prawda, Falubas, prawda, i wtedy no, to są dwa różne momenty. Dzisiaj Bartek Zmarzlik, można powiedzieć o tym, że jako najlepiej zarabiający zawodnik w Ekstralidze nie ma powodów do tego, żeby zmienić klub, a nie zapominajmy, że to już są ogromne pieniądze, tak? Więc jeżeli ktoś myśli o tym, że taką ofertę można przebić, zawsze każdą ofertę można przebić, tylko pytanie, czy dla samego zawodnika to jest dobre rozwiązanie. Bartek ma wszystko poukładane i to nie chodzi tylko, prawda, również o klub Stal Gorzów, jako wychowanka, o kibiców, prawda, o zaplecze, które ma sponsorów, tylko przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że on ma codzienne życie, prawda? On ma też żonę, on ma dziecko, on ma Antka, prawda? Ma rodziców, z którym jest bardzo zżyty, brata, całą otoczkę, która jest wokół niego. To nie jest taka sytuacja, że zawodnicy są skłonni do zmiany otoczenia dla jakichś, prawda, pieniędzy. Oczywiście, jeżeli taka oferta byłaby jakaś kolosalna, prawda, to myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać. Za to dopóki to będzie największy kontrakt PGE Ekstralidze i na pewno z mojego punktu widzenia to jest dużo większy kontrakt niż Artioma Łaguty we Wrocławiu. Nie sądzę, że Bartek będzie rozmyślał w ogóle jakąkolwiek sytuację, jeżeli chodzi o zmianę klubu. Oczywiście mogę się też pomylić, biorę taką ewentualność, za to na ten moment raczej jako finansista i człowiek z biznesu uważam, że Bartek wszystko ma to, co potrzebuje na miejscu w Stali Gorzów. To odwrócę teraz troszeczkę pytanie. Jak to się ma do tych wszystkich regulaminów finansowych? Jeżeli tutaj mówimy wprost i głośno o najwyższym kontrakcie w PGE Ekstralidze, to znowu wychodzi ta fikcja na papierku? No, wiadomo o tym, że bardzo duże jest zaangażowanie sponsorów, wiadomo, że są pewnego rodzaju, prawda, regulaminowe zapisy, które mówią o tym, o maksymalnych kontraktach, no w tym roku PGE. Czyli rozumiem, że regulaminowo się wszystko zgadza? No, zazwyczaj się tak oczywiście musi zgadzać, bo każdy klub przechodzi audyt, prawda, i żeby generalnie dostać licencję, to ten audyt musi być zakończony pozytywnym wynikiem. Za to, tak jak powiedziałem, wszyscy prezesi zdecydowali w tym roku, że podniesione zostały limity, tak, wszyscy wiemy, że w sezonie 2022 limit finansowy jest pół miliona za podpis, do pół miliona za podpis i do 5000 za punkt. Zdajemy sobie sprawę, że Bartek zarabia dużo więcej, tak, ale to przede wszystkim też przy zaangażowaniu oczywiście sponsorów i każdy stosuje bardzo podobną metodę działania. Czy taki limit jest potrzebny? To jest pytanie, na które zawsze zadajemy sobie odpowiedzi, kiedy spotykamy się wśród prezesów. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Z punktu widzenia jakby wolnorynkowego bez sensu, tak? No bo wtedy są pewnego rodzaju ograniczenia. Za to w żużlu historia pamięta jeszcze przed moim przyjściem, przed moim prezesowaniem Stali Gorzów, że prezesi mają te skłonności do przebijania się nawzajem na zasadzie, kto da więcej. Tak? I pamiętamy upadki Włókniarza, prawda, Częstochowy, prawda, gdzie później Michał Świącik, prawda, z pewnego gruzowiska podnosił klub. No z jakiegoś powodu Motor Lubin po wielu latach, chyba po 28 wrócił do gry, więc nie zapominajmy w pewien sposób, że Ekstraliga czuwa też nad tym, żeby wodza fantazji pewnych prezesów nie poszła za daleko i żeby się nie okazało, że piękny klub z tradycjami jest tylko piękny, prawda, w historii. Więc sądzę, że limit finansowy ma to do siebie, prawda, przede wszystkim też do tego, że prezesi czują pewnego rodzaju jakąś poprzeczkę, do której mogą, prawda, ewentualnie podążać. Ale no, z punktu wolnorynkowego, prawda, oczywiście no, takie limity powinny być otwarte i wtedy już te kluby, które są bogatsze, lepiej zarządzające, prawda, mogą sobie pozwolić na więcej.
bo nie jest to kosztem. Ja sam przychodząc do Staligorzów miałem cały ciężar pewnych zobowiązań po roku 2019. Sam się śmieję, że przejąłem Titanica z dużą dziurą pod barażak, nie tylko z punktu widzenia sportowego, ale też z punktu finansowego. Zresztą, no, a dzisiaj finansowo ten Titanic jak wygląda? A dzisiaj myślę, że Stargorzów jest jednym z trzech najmocniejszych klubów PGE Ekstralidze, jeżeli chodzi o budżet. Nie chciałbym pominąć tutaj Torunia, ale sądzę, że jesteśmy w top trójce między Wrocławiem, Lublinem a nami Gorzowem. Mniej więcej wiem, jak wyglądają finanse, bo sam z zawodu profesjonalnie zajmuję się, prawda, tą kwestią i wygląda na to, że przy wszystkich inwestycjach, które robimy w Gorzowie, pozyskując oczywiście środki, mogę śmiało powiedzieć o tym, że jesteśmy na pewno w trójce najbogatszych klubów PGE Ekstraligi, o czym świadczy to, że obsługujemy właśnie te kontrakty na tak wysokim poziomie, bo media rozpisują się, że zarówno Bartek Zmarzlik czy Martin Waculik zarabiają jedne z większych pieniędzy, prawda, w PGE Ekstralidze. I cieszę się, tylko powiedziałem ostatnio również na spotkaniu prezesów, zażartowałem do Andrzeja Rusko i do Jakuba Kęby, że cieszcie się, że przejąłem klub z pewnymi długami, tak, bo musiałem was gonić, więc macie szczęście, mówię, że 2 lata musiałem poświęcić na to, żeby pospłacać długi po poprzednikach, bo dzisiaj na pewno byłbym w całkiem innym miejscu niż wy, więc mówię, trochę wam szczęście dopisało, nie mnie dopisało, tylko akurat mi. Panie prezesie, jeszcze o tej kwestii sportowej zapytam o jednego zawodnika, Markus Birkemose, co z tym chłopakiem się dzieje? Talent, miał wystrzelić, miał być objawieniem. To są problemy samego zawodnika. To bardzo skomplikowana sytuacja, bo przede wszystkim trzeba spojrzeć na to w dwóch różnych płaszczyznach. Zawodnik o ogromnym na pewno potencjale, dlatego też zainteresowaliśmy się nim. Wiemy, jakie tytuły zdobywał w roku 2020, jak prezentował się nawet w drugiej lidze, ale przede wszystkim jak się prezentował również, prawda, w Danii, w zawodach, prawda, międzynarodowych. I sądzę, że to jest zawodnik, w którym potencjał sportowy ogromnie drzemie. No niestety w życiu też jest tak, że oprócz sportowego pewnego rozwoju również jest ciężar związany z najbliższym środowiskiem, prawda, tym rodzinnym. I tutaj nie chcąc opowiadać zbyt wiele, tak, bo nie sądzę, że ani jestem do tego upoważniony, żeby opowiadać o pewnych sprawach prywatnych Markusa Birkemose. Ten ciężar chyba jednego otoczenia rodzinnego, no pewnych jakichś tam sytuacji, które wokół niego się dzieją, tak? No, to nie jest żadną tajemnicą, że jego rodzice są po rozwodzie, prawda, że on był związany z ojcem, w międzyczasie, prawda, gdzieś powracał do mamy, prawda. To nie są rzeczy, które ułatwiają nawet sportowcowi pewnego rodzaju życie. No, każdy z nas indywidualnie przeżywałby to samo. Wiemy, jak to często w życiu jest, kiedy no, domy są podzielone, prawda. I tutaj w przypadku Markusa myślę, że te prywatne sprawy wzięły dużo większą rolę, prawda, niż te kwestie jego możliwości sportowych. No niestety, no, mam nadzieję, że zarówno rodzina Birkemose, jak i sam Markus Birkemose doprowadzą do takiej sytuacji, że będzie miał czystą głowę i że wróci na tor, bo to jest zawodnik, który na pewno ma ogromny potencjał i mógłby w Speedwayu na świecie zapisać się w kartach historii. O inwestycjach teraz. Zresztą ten wątek sportowy zostawmy na boku. O inwestycjach sporo się dzieje, bo licencje stale otrzymała, ale warunkowo. Kwestia co? Odwodnienia liniowego, oświetlenia na stadionie. Czy to prawda, że ma stanąć słup na środku płyty boiska? Takie też są pomysły w Gorzowie? Nie, no to jest oczywiście jakiś dobry żart z tym słupem. Ja rozumiem dyrektora Włodzimierza Roja, że patrząc oczywiście na wydatki, które są związane z pewnymi inwestycjami, które trzeba poczynić, prawda? No, szukał jakiegoś takiego rozwiązania, żeby może pod publikę coś powiedzieć. No wiadomo, że środowisko szybko wyłapuje i media wyłapują też taką informację, za to spokojnie. Słupu nie będzie, oświetlenie będzie, przede wszystkim wszystkie rzeczy, które trzeba było zrobić związane z otrzymywaniem licencji warunkowej. W tym roku Stargorzów będzie miała za sobą. Od sezonu 2023 Stargorzów będzie miała licencję pełną, ponieważ wszystkie wymogi, które zostały postawione, zamierzamy również w tym roku zakończyć. Co tutaj przede wszystkim wchodzi w grę? Tak jak media pokazują, odwodnienie liniowe prowadzi klub z własnego budżetu, tak, co też jest bardzo dość chyba ciekawą informacją, że zarządzamy klubem na tyle sprawnie, że potrafimy oczywiście opłacać wynagrodzenia zawodników. Mimo, że obiekt jest miejski? Tak, inwestujemy. No my już zainwestowaliśmy prawie 3 miliony złotych jako klub za mojej prezesury i kolegów zarządu. Na to się składają przede wszystkim inwestycje, prawda, wybudowanie następnych 10 lóż, prawda, tych tak zwanych VIP na stadionie. Oprócz tego mieliśmy okazję, prawda, również uczestniczyć w innych
innych takich infrastrukturalnych, prawda, inwestycjach, to przede wszystkim również uczestniczyliśmy po spaleniu tej rozdzielni, prawda, w tej inwestycji przede wszystkim wymieniliśmy system zakupów biletów i to są takie rzeczy, które na pewno również przy inwestycji w plan dekę, odwodnienie liniowe, które dzisiaj robimy, jak pewną modernizację, robiliśmy modernizację szatni, prawda, dla zawodników, przygotowaliśmy całe pomieszczenia pod również tych naszych rowerzystów, którzy przyjeżdżają na stadion w związku z jakimś trendem, prawda, na eko. Wybudowaliśmy czy postawiliśmy sklepik, prawda, klubowy, teraz będziemy otwierać muzeum, zakupiliśmy następne pomieszczenia, tak nie nazwijmy je, magazynowo dla naszych zawodników do 24 lat. Więc suma summarum przez 2 lata klub Stal Gorzów zainwestował ponad 3 miliony złotych, prawda, w ośrodek miejski. I jestem na pewno z tego bardzo dumny, prawda, że oprócz tego, że udało się doprowadzić do pewnego poziomu rywalizacji sportowej i wygrywać, prawda, te ważne medale również dla kibiców, obsługiwać właśnie takie kontrakty jak Bartka Zmazlika, prawda, czy Martina Waculika, to udało się jeszcze wygospodarować dzięki hojności naszych sponsorów, przede wszystkim również kibiców. To wszystkie te środki zostały zainwestowane w klub. I tutaj oczywiście też chciałbym powiedzieć, bo to jest dość duża zaleta, że jesteśmy chyba jednym z nielicznych klubów, a nie chciałbym powiedzieć, że jedynym, bo nie chciałbym komuś zrobić przykrości, gdzie z kolegami w 5 jako prezesi, 2, którzy mieszkamy w Poznaniu, 2 kolegów, którzy mieszkają w Gorzowie, 1, który mieszka we Wrocławiu, w 5 zarządzamy klubem od czasu mojej prezesury, czyli teraz już można powiedzieć od 1,5 roku po zmianie zarządu i rady nadzorczej. I w 5 wszyscy pracujemy non-profit dla Stali Gorzów. Każdy z nas posiada, no w cudzysłowie można powiedzieć, dość znaną, prawda, firmę na rynku. Każdy z nas ma sukces zawodowy, ale też chyba to jest też istotne, że bawimy się troszeczkę, prawda, biznesem w postaci Stali Gorzów i traktujemy to jako takie dziecko, które dzisiaj się opiekujemy, ale przede wszystkim też jest to dla nas istotne, że nie ciągniemy z tego jakichś ewentualnych, prawda, profitów finansowych, a bardziej traktujemy to jak dobre hobby. Troszeczkę pan wyprzedził moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, po co Markowi Grzybowi funkcja prezesa? Czy tak jak gdzieś tam głosy się pojawiają, że to może być też trampolina do kariery politycznej? Pan polityką się interesuje? No to może odpowiem, że na to pierwsze pytanie, bo to pytanie usłyszałem wielokrotnie, po co Markowi na przykład Stal Gorzów albo Żużel, tak? No takie pytanie padało wielokrotnie w moim domu, kiedy moja małżonka wiedziała o tym, że to wcale nie jest takie proste zarządzanie klubem sportowym. Zadała sobie pytanie, czy naprawdę nam to było potrzebne. No dzisiaj cała moja rodzina zaangażowana jest na pewno w Stal. Dzisiaj nasze serce bije dla żółto-niebieskich barw. I pomimo tego, że pojawiały się w międzyczasie też takie głosy, żebym wrócił do Częstochowy. Tutaj z całym spokojem pozdrawiam Michała Święcika, nie wracam, Michał. To pomimo tego, że żartujemy czasami z Michałem, to takie głosy też były, kiedy Michałowi raz szło lepiej, raz szło gorzej. Gdzieś tam w kuluarach takie informacje się pojawiły. Za to mnie jest dobrze w Stali Gorzów. Ja sam się zaangażowałem, żyję żużlem, żyję tym sportem, żyję całym otoczeniem. W Gorzowie faktycznie mam 2 dom. Bardzo ciepło zostałem tam przyjęty, przede wszystkim przez władze miasta i tu panu prezydentowi, pani prezydent też chciałbym podziękować, przede wszystkim i radnym, prawda, że wierzą w to, co robimy. Tak to też się wszystko składa. Gorzów nie jest dużym miastem. Bardzo szybko krążą informacje, plotki, więc te osoby wiedzą, zdają sobie sprawę również w magistracie, prawda, że robimy to, tak jak powiedziałem, z pewnego hobby, z pewnego misji. Myślę, że też... A ta zakładka pod tytułem polityka? A to też jest ciekawe, bo w pewnym momencie powiedziałem coś takiego, że po poświęconym czasie, kiedy zostałem nagrodzony po sezonie 2020, Gazeta Lubuska, Polska Press nagroziła mnie taką nagrodą za uratowanie klubu sportowego. Tak? No i to było też bardzo miłe, no bo tak jak powiedziałem, Gorzów nie jest dużym miastem, więc te informacje szybko się rozchodzą. I kiedy zostałem doceniony, a wczoraj dostałem informację, że dostałem nawet nagrodę z Ministerstwa Sportu, również za zasługi dla Stali Gorzów. Motywacja. Z tego jakąś nagrodę z Polskiego Związku, z PZMOT-u, tak, więc tutaj no gdzieś te działania są widoczne i to też dodaje dodatkowego wiatru w żagle. A wracając oczywiście do polityki.
Taki pomysł się pojawił w pewnym momencie w moim życiu, kiedy wiedząc o tym, i takie to jest ludzkie, normalne podejście, że kiedy moja nawet małżonka, troszcząc się o własne dzieci, prawda, no wiadomo, gospodarstwo domowe, o jakieś inwestycje wspólne i tak dalej, zastanawiała się, że jeżeli nie bierzemy z klubu żadnych, prawda, wynagrodzeń, prawda, ja i koledzy z zarządu, to co z tego będę miał? Kiedyś powiedziałem takie zdanie, a to może pójdę do polityki, jeżeli wyborcy, oczywiście kibice będą widzieli we mnie jakąś taką potrzebę, nie wiem, zmiany otoczenia, czy spróby się, prawda, w innej płaszczyźnie, to może tutaj będzie dla mnie ten taki profit za zarządzanie tym klubem. Oczywiście zaraz wokół tego zrobiła się ogromna burza, bo jak się pojawiła koncepcja, że Marek Grzyb, przepraszam, bierze się za politykę, no to wtedy ktoś, co niektórzy zrozumieli, że komuś mogę zabrać przysłowiowy stołek. No i pamiętamy tą całą sagę, prawda, po Teneryfie, gdzie moi przeciwnicy w pewnej mistyfikacji, prawda, zrobiono mi dużo szumu wokół mojej osoby. Dzisiaj cieszę się też, że po tym czasie no, wygrałem pierwszy z procesów, prawda, ale to też wszystko jest ze sobą naczynia powiązane. Dlatego również o tym mówię, bo to nie jest też tak, że Marek Grzyb jest prezesem klubu sportowego. Marek Grzyb reprezentuje dzisiaj najważniejszy brand, prawda, w północnej części województwa lubuskiego, czyli Stal Gorzów, która jest religią. Tak? I wielu konkurentów zdaje sobie z tego sprawę, że może przy tym mocnym zapleczu, przy tych sukcesach, które udaje mi, prawda, mi się z kolegami uzyskiwać i z zawodnikami, jest duża szansa, że mógłbym zająć jakieś miejsce w polityce. Prawda? I dla jednych to jest taka, nie wiem, nic sympatia, dla innych strach, tak? że jednak kogoś gdzieś tam mógłbym ewentualnie zastąpić. I czas jeszcze oczywiście pokaże. Ja faktycznie podjąłem jakieś rozmowy z pewnym klubem czy ruchem, gdzie jesteśmy ewentualnie domówieni na to, że jeżeli będzie taka decyzja bupólna, to jestem w stanie wkroczyć, nazwijmy to, do takiej polityki. Ale to też, tak jak powiedziałem, to jest jakiś plan na przyszłość i trudno dzisiaj mówić na 100%, że tak się wydarzy, ale taka ewentualność faktycznie się pojawia. No to tutaj teraz już mamy jasność ze źródła od pana prezesa. A proszę powiedzieć, bo tutaj pan wspomniał o Teneryfie. Kac po Teneryfie minął? Tak, bardzo duży był faktycznie, szczególnie ten moralny i szczególnie ten procesowy, tak, bo prowadzę aktualnie 5 procesów przeciwko osobom, które w pewien sposób, można powiedzieć, zniesławiły moje imię, czy mi imię również klubu. Ale z tego, co już jakby też zrozumieliśmy po tym czasie, to była zaplanowana akcja dużo wcześniej, zanim wsiedliśmy do samolotu. Wiadomo, że nie zawsze mam samych przyjaciół, tak? Są też osoby, które w pewien sposób są rozżalone i dzisiaj wszystkie znaki na niebie, a również przede wszystkim te w procesie, prawda, informacje, które uzyskujemy, bo wiadomo, że jak się prowadzi z adwokatami procesy, no to przechodzą świadkowie, zaznają, różne rzeczy podają i tak dalej, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że zanim poleciałem na Teneryfę, to już na niej byłem, tak? Czyli moi konkurenci już mi przygotowali dobry, jak to się mówi, bigos, a ja byłem aktorem w spalonym teatrze. No i niestety cieszę się, że sąd zauważył to, prawda, tą pewnego rodzaju przygotowaną mistyfikację i ten pierwszy wyrok w Sądzie Rejonowym w Gorzowie nastąpił na moją korzyść, prawda, i redaktor, który uczestniczył, prawda, w tej całej przygotowanej mistyfikacji, dostał jeszcze nieprawomocny oczywiście wyrok skazujący. Panie prezesie, rok 2022, czyli obecny, będzie wyjątkowy w historii klubu Stal Gorzów. Jak ten jubileusz będzie przebiegał? 75 lat żółto-niebiescy w tym roku świętują. Macie już program, macie plan, co się będzie działo? No przede wszystkim chcielibyśmy uczcić z osobami, które zasłużyły się dla klubu, które, prawda, są czy były, prawda, i na pewno wpisały się w ramach historii. Chcielibyśmy przede wszystkim otworzyć to muzeum. Tak? Dzisiaj pracujemy nad tym projektem. Oprócz tego wiele działań marketingowych, które zamierzamy zrobić. Nie o wszystkich mogę też powiedzieć, bo będą to pewnego rodzaju na pewno niespodzianki. No i oczywiście na koniec sezonu jakąś galę, która będzie, bym powiedział, takim zwieńczeniem, prawda, tego pięknego jubileuszu 75-lecia klubu. Tutaj nasz marketing klubowy cały czas intensywnie, mocno pracuje. No, życzyłbym sobie też, żeby naszym zawodnikom dopisało szczęście, bez kontuzji, żeby powalczyli o jakiś medal, bo też myślę, że fajnie by było, gdyby się udało coś osiągnąć. Za to, tak jak powiedziałem, konkurencja myślę, też jest. Myślę, że to najlepszy prezent dla kibiców byłby medal i nie jakiś medal, bo patrząc na dokonania Marka Grzyba w Stali Gorzów, to jeśli zachowa prawo serii,
No to wie pan. No, ja sobie bym życzył, tylko wiadomo jak jest. Było srebro, był brąz. Tak. No, życzyłbym sobie oczywiście, ja to też biorę i kalkuluję i rozumiem swoją pozycję, jeżeli chodzi o nasze możliwości. To nie znaczy, że jesteśmy drużyną, która nie jest w stanie powalczyć o złoto. Za to też wiadomo o tym, że inne drużyny są bardzo mocne. I tutaj wszystko się może wydarzyć. Żużel mnie na pewno nauczył po sezonie 2020, żeby nic nie planować. Ale tak trochę pan mówi, jakby pan nie wierzył. Nie, to nie chodzi o to. Ja wierzę oczywiście, tylko najgorzej jest generalnie się na coś nastawić. Tak? To też tak byłem przekonany, że w pewnym momencie powinniśmy sobie poradzić z wejściem do finału w zeszłym sezonie. I nagle się okazało, że 5 kontuzji spowodowało to, że moje marzenia w pewien sposób prysły. Tak? I nie dlatego, że mam dzisiaj żal, bo uważam, że zdobycie brązowego medalu to też ogromny sukces. Ale nastawienie miałem bardziej bojowe, takie z punktu widzenia pewnych możliwości. Pomimo tego, że oczywiście formację juniorską zawodnika do 24 lat, że były kłopoty, za to wyśmienicie jechało, a nasza czwórka seniorów. No można powiedzieć, że po tym meczu w Częstochowie sam z niedowierzaniem stałem na trybunie koło Michała Święcika i oni jak przyjechali, jechaliśmy na ten rewanż, prawda, po pierwszym przegranym meczu w rundzie zasadniczej z Włókniarzem Częstochowa w Gorzowie, to nie ukrywam, że jak stałem z naszymi zawodnikami, z Bartkiem, z Martinem, z Szymonem i z Andersem, to oni spojrzeli na mnie i powiedzieli, my tu wygramy. Ja tak spojrzałem wtedy na nich, mówię, no fajnie, że wygracie. Mówię, to wygrajcie. Tak? I czym dłużej stałem na trybunach i zaczęła się ta sytuacja odwracać na naszą korzyść. I faktycznie obok mnie stał Michał Świącik i prezydent Częstochowy Matej Jaszczyk, prawda, i w pewnym momencie oni to wygrali. Ja nie wierzyłem. Ja myślę, no tak naprawdę ta wygrana chyba była nawet tak jak w zdobycie mistrza Polski, ponieważ proszę nie zapominać, że między mną a Częstochową jest pewnego rodzaju taka dodatkowa rywalizacja, bo w sezonie 2020 zarówno była spalona rozdzielnia, jak i Michała słynna Gdynka i tak jak my się spotkamy, a bardzo się lubimy i tutaj nie dopatrujmy się jakiejś złośliwości między Stalą Gorzą a Włókniarzem, czy Włókniarzem a Stalą. Za to są takie mecze, w których ja bardzo chętnie często uczestniczę na zasadzie takich trochę przekamarzeń z Michałem. Tak? Jak stoimy razem na trybunach, czy Michał jak przyjeżdża do Gorzowa, to są mecze, które miały w ostatniej historii, a przez to, że też urodziłem się w Częstochowie, że mój tata bardzo długą tam karierę miał i mama związaną z oświatą. Tak? No moje nazwisko nie jest anonimowe też w Częstochowie, więc myślę, że to jest takie fajne z takim trochę dodatkowym elementem emocji i lubię te mecze z Włókniarzem. Za to, tak jak powiedziałem, no, ciężko oczywiście nastawić się na jakiś złoty medal. Żużel ma to do siebie, że tu się wszystko może wydarzyć. Nie życzę nikomu tyle kontuzji, co Stal Gorzów miała w sezonie 2021, bo ja już później w pewnym momencie bałem się oglądać mecze czy odbierać telefony od trenera Chomskiego, prawda? No, bo wszyscy pamiętamy, jak się to toczyło. No, jaka jest saga? Za to, tak jak powiedziałem, no, trzeba robić swoje, trzeba iść do przodu, trzeba wierzyć w to, co się dzieje. Ja przede wszystkim cieszę się z tej atmosfery, którą udało się w klubie zrobić. Tak jak powiedziałem, media też to opisały, my to potwierdzamy. Mamy najmłodszą drużynę w PGE Ekstralidze za średnią wieku, z tego co widziałem 25 lat, średnio licząc seniorów, prawda, i juniorów. Zawodników, którzy siebie bardzo szanują, bardzo siebie lubią. To są zawodnicy, którzy mogli pojechać w Stali Gorzów przez najbliższe kilka lat. Oczywiście, tak jak powiedziałem, z korektami, jeżeli chodzi o zawodników do 24 lat, ale tutaj słusznie pan wspomniał, że mamy Wiktora Jasińskiego, który oczekuje jakby wejścia w tą pozycję. I sądzę, że to, co sobie zaplanowaliśmy, jeżeli chodzi o zarządzanie tym klubem, to się udało. A jaki wynik sportowy zrobimy, to już w rękach przede wszystkim chłopaków. Wszystkiego najlepszego, wytrwałości, no i sukcesu. Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, było bardzo miło, sympatycznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj prezes klubu Stal Gorzów, pan Marek Grzyb. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne rozmowy. Tradycyjnie oczywiście na koniec rozmowy proszę o subskrypcję, łapki w górę. To nam dodaje tej siły, energii w działaniach przy nagrywaniu kolejnych rozmów. Dziękuję, do zobaczenia.